Podróże do źródła, odcinek trzeci, ocean miłości. Dzisiaj jest trochę inaczej. Zaczynam oddychać i nagle mam takie uczucie, jakbym padła do wody, ale w takim zwolnionym tempie. Wpadam do bardzo głębokiej wody i opadam, pomału opadam coraz niżej. Nie ma we mnie strachu. Jest tylko zachwyt. Z wrażenia przestaję oddychać. Spłycam oddech, żeby niczego nie uszczknąć, żeby niczego nie przeoczyć, żeby skupić się na tym odczuciu miękkiego opadania. I tak opadając, widzę wokół siebie, widzę tę zielonkawą wodę, a jednocześnie dostaję informację: poczuj, jak to jest pływać w oceanie miłości. Jak to jest rozluźnić swoje ciało i pozwolić, by ta wszechogarniająca miłość cię obejmowała, otulała z każdej strony. Jak to jest? Jak to czujesz? Jak się z tym czujesz? Czy potrafisz sobie to wyobrazić? Czy potrafisz dopuścić do siebie tę możliwość, że właśnie jesteś zanurzona w oceanie miłości? Jakie to uczucie? Pozwalam sobie otworzyć pory mojego ciała i przyjmować tę miłość, która jest wszędzie wokół mnie. Pozwalam, żeby ona wpływała we mnie, żeby przeze mnie przepływała, żeby mnie wypełniała. Rozluźniam się, pływając
miłości. Wszechogarniającej miłości.